Zacznij jeść 2 goździki dziennie i zobacz, co się stanie. Na pewno będziesz bardzo zaskoczony. Choroby cywilizacyjne, alergie, nowotwory i wiele innych schorzeń, których dawniej nie znano, a dziś są coraz bardziej powszechne, sprawiają, że wiele osób odwraca się od medycyny akademickiej i zwraca ku dobrodziejstwom, jakie niesie ze sobą medycyna naturalna. Wykorzystywane w niej składniki to naturalne występujące w środowisku związki, wykazujące dobroczynny wpływ na nasz organizm. W leczeniu wielu schorzeń i dolegliwości zastosowania znalazły m.in. goździki, powszechnie stosowane w naszej kuchni jako przyprawa. Posiadają także wyjątkowe właściwości znieczulające i odświeżające. Niestety mało kto o tym wie, dlatego ich stosowanie jako leku nie jest w naszym kraju tak powszechne jak inne naturalne składniki diety, np. czosnek, cebula, miód czy cytryna. Leczenie właściwości goździków wynikają przede wszystkim z zawartości eugenolu, czyli związku, którego działanie polega na zmniejszeniu aktywności enzymów wywołujących stany zapalne. Eugenol hamuje rozwój drożdży oraz opóźnia rozwój choroby nowotworowej, jakie donoszą przekazy. Ma też szereg innych zastosowań. Choć trudno wymienić tu wszystkie zbawienne dla organizmu działania, przyprawy, warto zapamiętać te najważniejsze. Rzucie goździków przez kilka minut dziennie chroni w okresie zwiększonej zachorowalności na przeziębienia i grypę, przed infekcjami dolnych i górnych dróg oddechowych, zapaleniem gardła, grypą i anginą. Goździki lub olejek goździkowy na ból zęba i głowy. Goździki pomogą w przypadku dolegliwości bólowych. Wszystko dzięki zawartemu w nich eugenolowi, który ma właściwości lekko znieczulające. Wystarczy 1/4 łyżeczki goździkowego proszku i jedynie łyżeczki oleju cynamonowego, aby sporządzić tak zwaną małą pastę, którą smaruje się wokół bólu głowy oraz na inne bolące miejsca. Przy bólu zęba zalecane jest rzucie goździka lub namoczenie waty w olejku goździkowym i przyłożenie do bolącego miejsca. Badania wykazały, że olejek goździkowy może być wykorzystany w stomatologii jako środek znieczulający, stosowany miejscowo przed wbiciem igły w dziąsło. Pacjenci stwierdzili, że dzięki temu dolegliwości bólowe są o wiele mniejsze. Goździki obniżają poziom cholesterolu. Kilka gramów goździków dziennie wspomaga produkcję insuliny, a przy tym obniża poziom cholesterolu. Potwierdziły to badania opisane w 2006 roku na spotkaniu Experimental Biology w San Francisco. Badania wykazały, że u wszystkich, którzy jedli goździki, bez względu na ilość, nastąpiło obniżenie poziomu glukozy, trójglicerydów oraz złego cholesterolu LDL. Poziom dobrego cholesterolu HDL pozostał bez zmian. Zaobserwowano też, że olej goździkowy zapobiega tworzeniu się grup natlenowych lipidów, które mogą prowadzić do zawału. Goździki na świeży oddech. Ssanie całych goździków usuwa z ust nieprzyjemny zapach, np. czosnku. Podobno w czasie panowania dynastii Han poddani, nim stanęli przed obliczem cesarza, musieli włożyć goździki do ust, by zapach przyprawy zneutralizował przykrą woń z ich ust. To taka drobna ciekawostka. Mam nadzieję, że ta długa lista goździków, zastosowań i zalet przekonała Was do ich stosowania. Warto pamiętać również o spożywaniu innych naturalnych składników diety, które mają korzystny wpływ na nasz organizm. Dziękujemy za uwagę i serdecznie zapraszamy. Oczywiście, do zobaczenia w następnym filmie.